follow you! Siema wszystkim, chciałem powiedzieć suki, ale tutaj sami szmaciarze. Nie, żartuję, siemaneczko. To ja wróciłem, 2 tygodnie mnie nie było praktycznie, nie no. 2 dni mnie tylko nie było teoretycznie, piątek, sobota. Co jaka stylówka, zajebista. Koszuleczka z Dragon Balla, najlepsze anime w świecie. Włosy, no to włosy trochę barber mówi, że na początku będę chujowo wyglądał, ale mówi później mi się to ładnie zrośnie, będę lepiej wyglądał. I mi wysoko podgolił zakole, ale mówi, że tak muszę. Ale to zaraz jeszcze przejdziemy do zakolach, bo wiecie o co chodzi. Zacznijmy od aferek, tak? Lekko jeszcze przyciszę, bo jak są aferki. 1000 łapy w górze, robimy telefony telefoniczne. Jeszcze do opisu dzisiaj dodałem, pierwszy raz w życiu, tam jak rozwiniecie opis, macie grafik na dzisiaj. A, jeszcze mi tu chuj wyskakuje, taki czerwony, widzicie? Mam nadzieję, że to jest zwykły pryszcz jakiś, a nie zimno wyskakuje. Ale to tak boli mnie nawet, muszę to posmarować na noc. Dobra, fu, widzowie, niestety. No co, jakie afery? No nie ma afer żadnych, poczekajcie. A miałem co najmniej 2-3 afery, a teraz już tylko znam jedną. Czemu tak? No dobra, możemy zacząć od afery telefonicznej, tak? Niech będzie, bo dalej nie pamiętam. No i ogólnie odpaliłem live'a na YouTubie na 4 minuty. I po 4 minutach wyskoczył mi napis. Schłodź iPhone'a, bo się przegrzewa, nie? I rozkminiłem patent. Wsadziłem go normalnie w tego case'a do tego. Znaczy, no do tego uchwytu, do telefonu i skierowałem na niego klimatyzację, nie? Po prostu 2 klimy ustawiłem na niego i streamowałem z 20 minut na niepublicznym, nie? Tak o, bez widzów i działało i się nie przegrzewa. Czyli już na to patent znalazłem, czyli jednak to nie był zły zakup, bo po prostu klimatyzacja go chłodzi, także to da radę będzie zrobić, nie? Widzowie, 1000 łapy w górze, robimy telefony, brakuje jeszcze 300. Dawać, jedziemy dalej. To też jest część afery, słuchajcie. W niedzielę idę na chrzciny, bo jestem chrzestnym ojcem i kupiłem sobie marynarkę i chłop powiedział, że ona jest do garnituru i właśnie taka sportowa. Ja mówię, to chuj se. Mówię, bo na fejmie ma pojadę w marynarce i ocencie tą marynarkę, dobre? Klimą do iPhone na Instagramie pozdrowa. Ty, no nie wiem. Wystawiająca język i puszczająca oko. No nie wiem, no może ty, to dzięki jak to byłeś ty faktycznie. No i nie wiem. Taka o, to ciężko mi to pokazać. On mówi, że jest taka sportowa, że weźmiesz se na fejm ma i do garnituru i wszędzie taką. No niby ładna jest, ale tak. Taka sportowa, no nie wiem. Właśnie nie za mała, bo chłop mówi, że. O, chłop do mnie tak powiedział, aż się dziwię, mówi. Chyba pan jest młody, pan musi mieć dopasowaną idealnie marynarkę. I ja biorę tak, tak. On mówi, idealnie dopasowana. Tak młodzież nosi. No i on mówi, że tego. On mówi, że jakby była większa, to by było lipa. A mówi, a tak, pan jest młody, to musi być dopasowana. A to już było, Luxonik, dzięki. No, z metką, bo nie odrywałem jeszcze. No, outfit jak pogrzebowy, jak to jest na chrzciny. Ja mam ale potem będzie koszula biała, jest jeszcze koszulę białą sobie kupiłem. A wy zazdrośni po prostu, że marynarka ładna jest. No. Zobaczymy. Telefony telefoniczne, jeszcze 180 łapy w górze brakuje. Jedziemy dalej, dalej, dalej. 10 minut zostało do telefony, akurat zaczniemy w pół do 10 minutek. Nawet już wykupuję, bo wiem, że się skończył. Dobra, to może zaczniemy od kategorii. O, to będzie pierwsza kategoria na dzisiaj. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Doszły mnie słuchy, że pan znalazł zegarek mojej dziewczyny, tak? Nie wiem, czy znalazłem. No nie wiem, kolega mi podesłał ogłoszenie, to chyba. No chyba pan znalazł. No na OLX-ie by ten. Stawiłem, że znalazłem przy ulicy. Ale nie. Armii Krajowej. Bo widzę, że teraz pan zaczyna kręcić, tak? Krótka piłka, znalazł pan ten zegarek, czy nie? Znalazłem zegarek, natomiast ja nie wiem, czy to jest pana dziewczyny zegarek. No pan nie wie, ale pan nie próbuje nawet tego udowodnić, tak? Pan jest pasywny w tej rozmowie. Nie. Czytał pan to ogłoszenie? No mam je... Niech mi pan opisze ten zegarek
jeżeli będzie się zgadzało, to się umówimy i panu oddam ten zegarek. Prosta sprawa. Dobra, wyślę mi pan zdjęcie zegarka, ja panu powiem, czy to jest mój. Chyba to pan żartuje. No jak żartuje? Jak mi panu pisze, jak mam panu wysłać, a skąd ja będę wiedział, czy to faktycznie jest pana zegarek? No. Pana dziewczyna, czy tam kogoś. Jeśli pan nie wierzy, bo pan myśli, że... bo pewnie ktoś się podszywał, dzwonił, nie? No dlatego nie dawałem zdjęcia. Jak ktoś mi opisze, jak ten zegarek wygląda, on dość charakterystyczny jest. Także ja nie widzę jakiegoś problemu, żeby go opisać. No tak właśnie. Jak bransoletka wygląda, no. No to właśnie, no to powiem panu tak, że możemy zrobić tak, jak pan mi nie wierzy, no bo rozumiem, że ktoś tam mógł dzwonić się podszywać. Ja w tym momencie mogę dać nawet dziewczynę do telefonu i dziewczyna tam panu powie, jak wygląda zegarek i tak dalej, i ona na przykład wie pan. Ona nie ma problemu. Ona ostro jedzie, ona się nie boi. Nie ma problemu. Jak mi opisze, jak ten zegarek wygląda, umówimy się gdzieś, spotkamy, oddam. Nie ma problemu. Ona ostro pojedzie. No to. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Podobno pani zgubiła, tak, ten zegarek? Ja nie wiem, o czym pan mówi. Przed chwilą do mnie pan dzwonił, że podobno zgubiła pani zegarek i ja go znalazłem. Ja faktycznie znalazłem jakiś zegarek, tylko no przed oddaniem chciałbym wiedzieć, jak on wygląda, żeby mi go ktoś opisał. Proszę pana, to jakaś pomyłka. Nie zgubiłam, to nie wiem, kto taką informację panu udzielił, ale to błędna jest informacja. A z kim przed chwilą rozmawiałem? No nie ze mną na pewno. No nie z panią, ale ktoś pani przekazał telefon, tak? No nie, no pan dzwoni do mnie, więc ja odebrałam. Ja nie dzwonię do pani, przed chwilą odebrałem od jakiegoś pana telefon. Proszę pana, powiem tak, zaistniała jakaś pomyłka. Nic nie zgubiłam, do niczego się nie przyznaję, więc przepraszam bardzo, w ten sposób. Posłucha pani, słyszy mnie pani? Tak, tutaj jakiś oszust się dodzwonił na linię i on udaje, że znalazł zegarek i próbuje ludziom go sprzedać. No to przestańmy po prostu odbierać ten telefon i wszystko na ten temat. No, bo niby, że... Po pierwsze nie sprzedać, tylko oddać, a po drugie to pan do mnie zadzwoni, pan tej jaj nie robi, dobra? No nie, bo słychać, właśnie pan już kręcił teraz, nagle pan udawał, że nie wie, z kim rozmawia i w ogóle. A skąd ja mam wiedzieć, z kim rozmawia? Dzwoni pan do mnie, jakaś obca osoba do mnie dzwoni, ja mam, rozumiem, wiedzieć, z kim rozmawia. No, przed chwilą pan wiedział, z kim pan rozmawia, nagle pan nie wie, o co chodzi. No nie, no miał widać pan jakąś panią, która wie, jak wygląda ten zegarek, a ta pani przed chwilą mi powiedziała, że ona nic nie zgubiła, ona nic nie wie. A jest ta pani teraz na linii, czy co? No jestem, słyszę całą rozmowę. A, no to proszę teraz tutaj tego, za przeproszeniem, mężczyznę pytać się, o co mu chodzi i po co dzwoni, tak? Nie, no przed chwilą pan do mnie zadzwonił i chciał pan, żebym panu zegarek oddał, bo pana dziewczyna zgubiła zegarek jakiś. O, widzi pani, co wkręca chłopak? Proszę państwa, nie wiem, o co wam chodzi, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, proszę zadzwonić na policję i wszystko na ten temat. Do widzenia, ja nic nie zgubiłam, nie chcę na ten temat nic wiedzieć. Do widzenia. O, widzi pan, i pan przestraszył teraz dziewczynę, bo pan nagle nie wie, o co chodzi. Pan się chyba psychiatrycznie leczy, bo to nie umiem inaczej tego wyjaśnić. No to dlaczego pan specjalnie, jak kobieta, w ogóle nie wiem, co to była za kobieta, no? Ja też nie wiem, no pan nie miał jakąś, nie wiem, swoją dziewczyną tak połączyć, żeby mi opisała, jak zegarek wygląda. Pan kubka udaje, czy pan... No dobra, no to ja może, może ja zawołam po prostu swoją dziewczynę, a nie wiem, czy to pan sobie jakąś kobietę dał do telefonu, czy ja mogę swoją dziewczynę zawołać do telefonu? Pan to nie chce mi się z panem rozmawiać, pan cały czas coś kręci, a później ściemnia, że ja podobno nie, do pana dzwonię. Nie, ja po prostu mówię, że dam swoją dziewczynę do telefonu, a nie jakaś kobietę pan dał, czy nie wiem, co to było. Ja nie wiem, skąd ta kobieta się wzięła, pan miał mi dać swoją dziewczynę, żeby mi opisać. Chodź. Tak, słucham. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, podobno zgubiła pani zegarek jakiś.
słucham. Dobra, nieważne. Do widzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dzwonię w sprawie ogłoszenia zegarek. To znaczy? Chodzi no, pani... o panu o zegarek damski? Tak, tak. Pani wystawiła na Olksie. Tak, wystawiłam. Proszę mi powiedzieć tak, jeszcze ogłoszenie aktualne, raz, a dwa, czy wysyłka wchodzi w grę? O. Mogę wysłać, tylko wie pan, no nie wysyłam za pobraniem absolutnie, bo raz mi przyszła zwrotka. Nie, mogę, możemy się dogadać, że wcześniej pani zapłacę razem z wysyłką. No ale ciężko jest mi powiedzieć, określić, jaka to by była kwota wysyłki, bo nie wysyłałam. Nigdy zegarka, powiem panu szczerze. O. Bo to będzie jakoś taka chyba, no nie, no, nie wiem, zbyt... jeśli chodzi o ubezpieczenie patki, tak, tylko no wiadomo, że to jest szkło, tak? No tak, no. A dzisiaj na przykład zbiłam 9 piw, które były w prowadzie, więc wie pan, nie mam takiego farta. Pani się 9 piw wypiła? Nie, zbiłam w Biedronce. O! Ja myślałem, że pani wypiła 9 piw. Nie, więc dlatego... Sztoda numeru. O. 5, 1, 4, 5, 4. Ktoś się dziwnego włącza. Po sygnale... Nie wiem, słyszy mnie pani? Bo nie wiem, jakieś coś... Nie wiem, słyszy mnie pani? Halo, nie wiem o co chodzi. Halo. Halo. Rozjebało się, bo trzy osoby były na linii już. Ej, nie to. Dobra, baba. Piątek 13. Dzwonię jakby do pana z zażaleniami, z pretensjami, tak? W parsecku, a ty zazdrosny. A co się stało? Co ty sadzisz o wygranej Chelsea z Villarrealem? Wczoraj z dziewczyną byłem u państwa w lokalu. Mhm. No i jakby stolik obok. No tak jakby vis-a-vis. No, obcokrajowiec jadł pizzę. Mhm. No i, no nie wiem, no widzę, że pana to nie rusza, tak? No, obcokrajowiec na pizzę i co dalej? Znaczy ja byłem z dziewczyną na pizzy u państwa w lokalu i jakby naprzeciwko nas siedział obcokrajowiec. No dobrze, no ale to... Nie wiem, maczeta. Nie mógł siedzieć przed lokalem? Zadzwoń do farmera. Ale nie. On siedział i normalnie jadł. No dobrze, no to siedział i jadł, no i... Co jest tym złego? No serio? Muszę mówić o co chodzi? No, musi pan mówić o co chodzi, no bo nie widzę nic złego, że ktoś siedział i jadł. Co za różnica, no dobra, czy no, tym Polakiem? No to powiem panu w skrócie, no. No siedzę z dziewczyną, jemy tą pizzę, no i naprzeciwko nas właśnie siada obcokrajowiec. No siada, je pizzę i patrzy się na nas i... No i jest też obcokrajowcem. Polakiem na pewno nie był, bo miał inny kolor skóry. Łysy Kaziu, 5 zł. No to było, to trzeba było się przesiąść, albo mu powiedzieć, żeby się przesiadł. No z czym problem? No tak, ale wie pan o co chodzi. Ja sobie nie życzę, żeby obcokrajowiec siedział i jadł, tak, obok mnie. No to jak sobie pan nie życzy, to trzeba było się przesiąść. Albo poprosić go, żeby się przesiadł, no proste. No tak, ale postawi się pan też w sytuacji... Dobrze, ma pan jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, jak nie, to dziękuję. No dobrze, no to powiem pan, czy jest szansa na przykład... O, rozłączył się. Dobra, jeszcze raz akcja obcokrajowiec. No, kurwa mać, jeszcze raz, akcja obcokrajowiec. Jasne, słucham. Wczoraj byłem z dziewczyną u państwa w lokalu. U nas w lokalu to nie, bo my nie wpuszczamy nikogo, więc to chyba pomyłka. Jaka pizzeria? Gdzie to się znajduje mniej więcej? Gdzie? 5 zł. No, gdzie państwo byli w pizzerii, bo żeśmy to sobie się kochali. No tak, tylko że widzi pan, bo o co chodzi, że w tej pizzerii my nie sprzedajemy nic na miejscu, więc wie pan, i to jeszcze ja dowożę, więc gdzie była pomyłka? Musi pan podać konkretny adres, ja wszystko wiem. Arena Bieżnictwa Kolbląga.
Widzi pan. Teraz kolejna rzecz. Pan się dodzwonił do Trójmiasta, do Rumi. A, to przepraszam. Widzi pan. Także proszę dzwonić, gdzieś tam szukać, kto pana tam wyrobił, ale na pewno nie my. Także pozdrawiam. Pan się do Trójmiasta dodzwonił, nie? A, dobra, dobra, dalej, dalej. Okej. Okay. Dzięki. Dalej, dalej. A chłop ty! A chłop gadał dalej. Ja mówię, dalej, dalej, a chłop. Dalej, dalej. A ja chodziłem i też, że dalej, dalej, jeszcze następna pizzeria, nie? A chłop, dalej, dalej. Dobry wieczór. Tak, słucham pana. Dzwonię do pani z pretensjami, to całkiem niemałymi. Proszę? Dzwonię z pretensjami. Tak, słucham pana. Powiedz, że jakiś gnojek zesrał się do basenu. Byłem wczoraj z dziewczyną na pizzy u państwa w lokalu. Tak? No i chciałem zgłosić jakby zażalenie, tak? Słucham pana. No po prostu jedliśmy pizzę, ogólnie była smaczna, nie mamy jakby problemów, ale chodzi o to, że naprzeciwko nas siedział obcokrajowiec. Ale nie było tutaj obcokrajowca. Słucham? Nie było tutaj obcokrajowca przy stoliku. Był. Wczoraj. A wczoraj mnie nie było, to ja muszę tutaj z Szczepałą porozmawiać. No nieważne, tak? No ale był obcokrajowiec. Stolik. Dobrze. Stolik. Dobrze. No. I my jedliśmy pizzę, on siedział jakby naprzeciwko, obok. I się patrzył na nas, patrzył się na nas i też jadł. No dobrze, ale ja nie widzę w tym jakiegoś problemu, żeby ktoś jadł przy stoliku obok i patrzył się na kogoś. No tak, ale on... Ale, znaczy patrzeć można wszędzie, na to tak naprawdę, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. No tak. To jakąś pana obraził, czy...? No nie, ogólnie patrzył się na mnie i na moją dziewczynę i jeszcze po innym języku mówił. No dobrze, ale... Ja nie widzę jakiegoś problemu, czy on pana obraził, czy coś, czy to był klient, tak? Rozumiem. Nie, ale gadał przez telefon, patrzył się na nas i gadał, nie wiem, czy to było po włosku, czy po arabsku, ale ogólnie patrzył się na nas, mówił po arabsku albo po włosku, nie wiem, bo ciężko mi powiedzieć, i się patrzył. No dobrze, ale to był klient, więc ja nie rozumiem o to, czemu pan nie zwrócił na przykład uwagi, albo nie zapytał go, czy o coś chodzi, bo ja rozmawiając przez telefon, patrzę się na kogoś, to nie wiem, jak to wytłumaczyć. No nie, nie widziałam tej sytuacji, no nie było. No chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwość zwrotu za pizzę, jakąś reklamację złożyć. No w takim przypadku absolutnie nie, no bo to jest klient taki sam jak pan, on tak samo może powiedzieć, że pan się na niego patrzył, także w takim przypadku nie uwzględniamy, jeżeli pizza by była spalona albo coś innego, no to już nasza wina, ale klient to jest tak samo jak i pan klient, także my nie mamy wpływu na zachowanie klienta, jeżeli klient nie obraża nikogo, no to uważam, że ani też nie było zgłoszone w tym momencie, kiedy to się działo, żeby wyjaśnić sytuację, także no trudno mi ocenić sytuację, bo nie widziałam tego, ale też nie było zgłoszone w tym samym momencie, więc... No tak, ale... Zażalenia tak jakby nie mogę przyjąć w tym przypadku. A jest może szef lokalu? Nie ma w tej chwili. No powiem pani szczerze, czuję się taki trochę oszukany, tak? No tak. No ale nie rozumiem na jakiej podstawie, bo jeżeli klient siedzi przy stoliku i pan siedzi przy stoliku i no nic się nie dzieje. Bo przyszedłem jeść do polskiej restauracji, tak? A tam obcokrajowcy tak. Są. No ale no dobrze, ale to są turyści też, nie obcokrajowcy też są w kraju u nas w Polsce. My wyjeżdżamy za granicę i też jesteśmy obcokrajowcami. To, ale to mamy proszę pani, niech pani mówi za siebie, ja za granicę nie wyjeżdżam, tak? Także proszę. No dobrze, ale ja rozumiem, ale tak samo co się pan czuł za granicą, jeżeli pan przed do restauracji w jakimś kraju we Włoszech, to i pana by dyskryminowali, no to trochę dyskryminacja z pana strony, jeżeli pan obcokrajowca dyskryminuje przy stoliku. No to nie, to jest niemiłe, mi się wydaje. Powiem pani tak, jestem zbulwersowany tym sytuacją, po prostu za to, że ktoś jadł i się patrzył na mnie i gadał po innym języku. Jeszcze. No tak, rozumiem, to jest pana odczucie, no i jeszcze właśnie. Jeszcze i po prostu, no chciałem się dowiedzieć, czy jakaś rekompensata z tego tytułu może... Nie, w tym przypadku absolutnie nie ma żadnej rekompensaty. My dajemy rekompensatę, jeżeli pizza na przykład była spalona, albo coś nie tak było z jedzeniem. My jesteśmy odpowiedzialni za jedzenie, a nie za klientów. Klient ma prawo wejść tak samo jak i pan, każdy klient do lokalu. Nie mamy żadnych restrykcji narodowościowych, rasowych, koloru skóry, religijnych. Mhm. Absolutnie w tym momencie niestety nie uznajemy reklamacji żadnej pod tym kątem. Powiem pani tak, że ta pizza była spalona.
No ale to na miejscu się od razu w pierwszym momencie reklamuje, nie? Także absolutnie no tak, też nie. Ale ta pizza była przypalona i to szczególnie na bokach, jak tam jedliśmy. To w tym momencie, wie pan co, w tym momencie to się reklamuje na miejscu od razu, bo po czasie na drugi dzień niestety też reklamacji nie uwzględnię. Znaczy, tym bardziej, że pan jadł na miejscu, więc trzeba było zwrócić uwagę. Nie, absolutnie. Czyli nawet jak pizza jest spalona, to też reklamacji nie mogę złożyć, tak? Tak, tym oczywiście może pan złożyć w momencie, kiedy pan ją otrzyma i pan stwierdzi, że ona jest spalona, po prostu pan jej nie przyjmie, zwracamy koszt. Ale po skonsumowaniu 20%, także absolutnie nie uwzględnię reklamacji. No, powiem pani tak, tak już szczerze. Moja dziewczyna na starcie powiedziała, że ta pizza jest spalona, że nie powinno tak być, bo cała czarna była. To trzeba było zgłosić od razu, powinien pan zgłosić w tym samym momencie. No tak, ale wie pani, nie każdy ma taką odwagę, żeby zwrócić uwagę kucharzowi nawet z grzeszności, no, tak? No ale na drugi dzień ma pan, ale nie. Proszę panią, jest piątek. Tak. Jest piątek, zdobyłem się na odwagę, wypiję sobie piwko i dzwonię, żeby to powiedzieć, tak? No dobrze, no nic z tym nie zrobię, fantem naprawdę, bo jest to po czasie, po reklamacji się składa w momencie, kiedy pan przyjmuje towar i towar panu się nie podoba, albo nie jest pan z niego zadowolony, nie na drugi dzień absolutnie. No dobra, to no, znam przepisy. Dobra, no. Nieważne, bo nie chcę... Się... Tym bardziej obcokrajowca. Dobrze, bo nie chcę z panią się kłócić, czyli po prostu nie ma szansy... No absolutnie, ja też nie mam żadnych... Nie ma szansy jakby na reklamację, tak? Nie, w tym przypadku absolutnie. A mogę choć... Ani w jednym, ani w drugim. W tym momencie wystawiam pani opinię głosową, bo ja tam sobie wolę powiedzieć, co sądzę. Zapraszamy, my odpowiemy. Ale nie, tak, nie. Odpowiemy oczywiście. Ale nie. Ale nie, ja wystawiam przez telefon głosową, bo ja tam nie lubię pisać, bo mi się nie chce. Dobrze. To ja teraz wystawiam opinię głosową, tak? Proszę bardzo. Tak o, jadłem pizzę, była spalona na brzegach, moja dziewczyna powiedziała, że jest niedobra, ja zjadłem, bo dla mnie była dobra. Naprzeciwko mnie siedział obcokrajowiec, na pewno nie był Polakiem, gadał prawdopodobnie po włosku albo po, nie wiem, hiszpańsku albo po arabsku, nie jestem pewny. I pizza była niedobra i za mało sosu w jednej porcji i było dobre dla mnie, a dla mojej dziewczyny było niedobre. Głosy się rozkładają pół na pół, 50 na 50. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek wrócę. Słucham pani komentarzy, czy pani na to odpowie. Oczywiście, zgadzam się z panem jak najbardziej, ale reklamacji nie mogę przyjąć. Przykro nam, że panu nie smakowało i dziewczynie, że panu smakowało. Cieszymy się, że dziewczynie, no przykro mi bardzo. Także może pan innym razem spróbuje jeszcze raz. Zapraszamy ponownie. Powiem pani tak, dziękuję za rozmowę, że pani posłuchała mnie. Proszę bardzo. Oczywiście moje zadanie jest wysłuchać klienta. Dałbym pani na piwek, jakbym mógł, ale wie pani, za tego obcokrajowca nie dam. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, rozumiem. I dziękuję za rozmowę i życzę dobrej nocy. Dziękuję. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Dobranoc. Takie głupoty gadałem, że nawet po... Czekajcie, ja połowę na nie, co ja gadałem, takie głupoty. Co mi się na język przyniosę, pierdoliłem tam. Banują? No mogę powiedzieć, że banuję panią. To jest ta pierwsza dopiero w Zowie. Rekord! Pijemy se brąk, sawy ze zdrości. Zdróweczko. Dobry wieczór. Powiem pani tak, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Tak? Słyszy mnie pani, bo mi coś przerywa. Chris, 10 złotych. Obcokrajowiec siedział naprzeciwko. Poczeka pani, ja podejdę do okna. I raz kawałkiem kukurydzy trafił mi do oka. O! Jeszcze raz, przepraszam. Jest. Powiem pani tak, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Pralka Frania PRL z metką. Mhm. Proszę mi powiedzieć tak. Przede wszystkim, czy ta pralka działa? Czy ona jest jakby zabytkowa, już taka, że się nie nadaje do użytku? Wie pan, co trudno mi stwierdzić, z tego względu, że jak była wstawiana do piwnicy, to działała, no. A w tym momencie stoi cały czas w piwnicy, więc nie mam możliwości sprawdzić, czy działa nadal. A można by, na przykład jakby doszło do transakcji, bo pani chce 140 zł, tak? Mhm. Można byłoby, w razie co, jakbyśmy nawet tam podjechali, żeby sprawdzić, czy ona działa, podłączyć ją tam i na przykład jakieś głupie wirowanie tam włączyć. Mhm.
Wie pan co, to znaczy, bym musiała dać... Nie jestem pan, nie jestem pani. Przepraszam, przepraszam. Nie, no. Musiałabym pani dać numer telefonu do mojego taty i żeby się z nim umówić, ponieważ on jest właścicielem i ona u niego ta pralka jest. Rozumiem, ale ogólnie mniej więcej nieważne, czy to pan, czy u pani męża, czy u pana, tylko żeby zobaczyć, jakby, czy działa, czy wirowanie, czy takie rzeczy. Mhm. No, myślę, że jak pani zadzwoni do mojego taty, to się tam umówi. Trudno mi za niego odpowiadać na ten moment, po prostu. Powiem pani tak, że chodzi o to, żeby dla mojej mamy taką pralkę sprezentować, dlatego chcę, żeby ona była działająca, tak? Żeby nie okazało się, że ona tam nie wiruje, nie działa, bo to różnie jest z tymi pralkami. A to też taka stara... Moja mama starszej daty, te pralki też są takie starszej daty. Chciałbym, żeby to było wszystko, żeby działało, tak? KOCHANEK 666. Rozumiem. Powiem, zadzwoń do wróżki i powiedz, że ci źle wywróżyła, jak złapałeś pół roku temu, że miałeś mieć dziewczynę, dobry zarobek, powiem, a jesteś bezdomnym prawiczkiem. Chyba, że ojca, takiego? No. Ja powiem, bo to mi mama popowiada. Jakbym dał ojca do telefonu, pani by mu wytłumaczyła, jak działa ta pralka i tak dalej, bo on mówi, że to jest pewnie nowa pralka, on chce, żeby to była stara prania, wie pani, co chodzi. Nie, to nie jest nowa pralka, to jest stara prania. Ale wie pani co, ja może po prostu, ja bym dała telefon do mojego taty, bo on chyba więcej w stanie jest niż mnie. Rozumiem, ale ja dam ojca do telefonu, a pani przedstawi ojcu, jak ta pralka działa, żeby on wiedział, że to jest ta stara właśnie typu frania, nie? Żeby pani ojcu wytłumaczyła. Dobrze. Ojciec, chodź na chwilę. Widzisz? No to zostaw, chodź. Po sygnale nagraj wiadomość. O, jest pani? Halo? No halo, bo tu słyszałem jakieś nagraj wiadomość. Tak, no ja też coś takiego słyszałam, nie wiem, o co tu chodziło. To myślałem, że coś u mnie, to widocznie coś pomyliło się. Ojciec już idzie? Poczeka pani chwilkę? Tak. Chodź na chwilę. Pani z tobą będzie gadać. O pralkę, franie, no. Pani ci wytłumaczy, że to jest ta stara, to nie jest ta nowa, co masz w Media Expert, tylko to jest taka stara, ona wiruje, zaraz pani ci powie. Dalej, chodź. Dalej. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Wie pan co, no... Nie wiem, co mam panu powiedzieć. Pani prosiła mnie, żebym coś powiedziała na temat tej pralki. Ale ja powiem szczerze, że ja wiem tylko tyle, że ona trafiła do tej piwnicy przed... Ale ja nie rozumiem teraz, o co pani chodzi. Halo? Ale to znaczy, nie wiem... Pani prosiła, żebym panu coś wytłumaczyła o tej pralce, tak? Ale jaka pani... Nie, chyba pomyłka jakaś. Nie rozumiem. To do widzenia. No nie no, chodzi o to, że pralkę franie, tak? No pralka frania, tak, no. No i moja dziewczyna... Ale pan w sprawie ogłoszenia? No tak, już jakaś pani, bo pani, jakaś pani tu była na linii. Jest ta pani? Nie ma pani na linii. Jestem, ja właśnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Dobrze, jak pani nie rozumie, to niech pani się rozłączy, ja rozmawiam z tym panem. O, jest ten... O, dobrze, bo nie wiem, jakoś mieliśmy obcą osobę na linii.
O, w sumie, to jak to możliwe? Słucha? Halo, mówię, jak to możliwe, o co chodzi? Poczekaj na chwilę. Pozdrawiam Darię Szymona, dzięki, pozdro! Dzięki, Szymek! Dobra, słyszy mnie pan teraz? Dziś jest 13 piątek. Tak, słyszę. Powiem panu tak. Moja dziewczyna chce kupić od pana pralkę. Tą pranie? Tak, tylko za przeproszeniem, za przeproszeniem póki jej nie ma. Powiem panu szczerze, ona jest pierdolnięta. Znaczy chcemy ją kupić na 100%, nawet dołożę, tak? Tylko ogólnie mówię panu, że ona jest chora. I żeby pani wytłumaczył, że pralka jest na sprzedaż za tą kwotę, która jest wystawiona, że to nie jest żadne oszustwo. Tak jakby pan do dziecka gadał, żeby pani wytłumaczył. Mógłby pan? Bo wie pan... Dobra, no nie ma sprawy, no. Skąd pan jest w ogóle? No, do pana z 20 kilometrów mamy. Ja ją dam... 20 kilometrów? Ja do telefonu ją dam ją. Dobrze. Halo? Halo? Tak, słucham. Pani chce pralkę kupić, tak? Słucham? Halo? Halo? Pani chce kupić pralkę? Nie. Nie? Ja mam pralkę na sprzedanie. nie, dziękuję bardzo. Dobra, daj ten telefon. Dobra, słyszy mnie pan? Słucham? O co chodzi? No halo, halo. No halo, no nie wiem, czy słyszy mnie pani teraz? No, halo, halo. No halo! No słyszy mnie pani, czy nie? No słyszę, o co chodzi? No chciałbym tutaj kupić pralkę Franie, pani wystawiła na Oliksie. No tak. No i chciałbym ją odkupić od pani, tylko pani, że ona jest sprawna na przykład w 100% i tak dalej. No tak, ona jest nieużywana. No to właśnie chciałbym ją zakupić, tylko nie wiem, pani przed chwilą powiedziała, że pomyłka i trochę nie rozumiem właśnie, o co to chodzi. Bo pan się nie zapytał, czy ja chcę kupić pralkę. A. To ja chcę kupić pralkę. Pan się mnie zapytał, czy ja chcę kupić od pana pralkę. A, przepraszam. Ja chcę kupić pralkę dla mamy. Moja mama chce kupić, ja dzwonię w imieniu mamy, o. Zaraz mogę dać mamę do telefonu, jak chce pani. Halo? A z kim teraz? No, słucham. No, bo to córka odebrała, przepraszam. O co tam chodzi? O tą pralkę, tak? Halo? No, halo. O tą pralkę chodzi, tak? No pralkę, no. No, chce pan kupić, tak? No. No to przyjeżdżać, brać. No tak, no, ale oczekuję od pana informacji, tak? Jakiej? No, dane techniczne i tak dalej, no. No a to nie wystarczają, co tam pisze, tam widać. Powiem panu tak, mam do pana pytanie, tak? Mhm. Przepraszam, czy pan podczas rozmowy ze mną coś teraz je? Wpierdala za przeproszeniem? A? Nie. Czy pan sobie robi jaja z konsumenta, który chce zakupić pralkę? O, nigdy w życiu, no takiego konsumenta to się szanuje, to się po stopach się całuje. Proszę pana, proszę albo podać tą kobietę, która była wcześniej, była kulturalna, a teraz telefon przyjął jakiś gbur, który je, nie wiem, czy jabłko, czy coś, i mlaska do telefonu. Trochę niekulturalnie, dziadu, co? Dziadu do mnie? Nie! A jak a mam... A się chamie na łeb! Nie! A jak mam powiedzieć... Mam dobory, dobory! A jak mam powiedzieć do dziada, który bierze... Albo popać robi! A jak mam powiedzieć do dziada, który bierze telefon... Do widzenia. A jak mam powiedzieć do dziada, który bierze... Pan, no nie wiem, no... Ale widzowie numeru nie ma do dziada, czekajcie. Który to był dziad?
nie mam dziada numeru. To mnie wkurwiło. Cześć, włącz podcast muzyczny. Wieczór. Powiem panu tak, zwałem sprawy ogłoszenia. Którego? Jak którego? Pierwszego. A mamy 30 ogłoszeń, także nie wiem, o którym pan mówi. Pralka do oczyszczenia ubrań. Tak? Frania chyba się nazywa. Zgadza się. Chciałbym przetestować tą pralkę przed zakupem. Czy jest taka możliwość? Oczywiście. Że ja przyjadę do pana i normalnie wsadzę tam swoje gacie albo skarpetki, żeby wyprać? Tak, tylko za prąd pan zapłaci za wodę, nie ma problemu. Nie, jakieś piwko czteropaka panu postawię, wiadomo, ale... No, nie ma sprawy, wystarczy. W niedzielę można przyjechać? Nie, nie mam, nie jestem nad morzem. A w poniedziałek, wtorek, kiedy można podjechać? Mam na poniedziałek. To w poniedziałek mi by pasowało. No to mi też by pasowało. Powiem pan tak, czy... Wieczorem, proszę dzwonić. Może być wieczorem, no. Ale tak. Oprócz tego, że wypierzemy tam te majtki... Może pan wysuszyć też. Ale nie, chodzi o to już tak na poważnie mówiąc. Czy można zrobić tak, żeby na przykład łeb tam wsadzić i na przykład panu włosy wyprać? Może pan nawet. Co pan, żonę pan może wrzucić, sąsiadkę? Nie, żeby panu łeb tam wsadzić, żeby łeb normalnie umyć panu w tej pralce. Ale to chyba twój łeb się tam wsadzisz. No widzicie pan, ja nie lubię takich sprzedawców w Noliksie, bo to jest od razu agresja i takie gadanie. No, albo pan sprzedaje, albo nie. A ty z jakiegoś psychiatryka dzwonisz, czy skąd ty kurwa dzwonisz? A co, pan, dla pana jest dziwne, że klient chce... Ja myślę, że ty jesteś kurwa nienormalny, na razie. A ja myślę, że pan jest oszustem. Ja, wyzywamy. Dzięki za donate'a Pulzon, ale muszę dzwonić dalej, narzuca mi się szybkie tempo. Dzisiaj robię takie telefony, można powiedzieć, wszystko co mi silno na język przyniesie. Tak? Ma pani jeszcze dostępny ten telefonik? A to pan pisał do mnie na Alexie? Pisałem, no. Tak, no to on jest dostępny cały czas. Powiem pani tak, chciałbym od pani wziąć tylko... 666. Kurczę. Dzwoń do wróżki, że chujowo ci przepowiedziała. Nie, poczekaj pani, podejdę do okna, będzie lepiej. Słyszy mnie pani teraz? Tak, słyszę. Chodzi mi o to, bo dobry jest aparat, na przykład w tym, bo głównie mi zależy na aparacie, na nagrywaniu, na zdjęciach. Dobry ma aparat, nie ma tam jakichś uszkodzeń? Nie, no wiadomo, no robi to jak już iPhone 8, a nie iPhone 12, prawda, więc to jest różnica. Ale ładnie. No ale tam... Ale ładnie tak, jest. Tak, no ja uważam, że jeszcze cały czas zdjęcia są okej. Dobra, powiem pani tak, czy ja się zgodził nawet to na cenę i tak dalej, nawet i nie ma problemu, tylko powiem pani, czy mogę pani zrobić zdjęcie swojej twarzy i wysłać mi na maila? Nie. Do widzenia. O. Chodziło mi o jakość zdjęcia, kurde. Dobra, to może iPhone... Dobra, jeszcze jednego iPhone'a spróbuję, ale... Dobry wieczór, dzwonię w sprawie iPhone'a. Dobry wieczór, tak? Ma pan jeszcze go dostępnego? Tak, jeszcze jest. Chciałem go od pana odkupić, tylko mam pytanie, jakby kondycja baterii, jaka tam jest? Nie wiem, czy tam w ogóle... Tak jak na zdjęciu 86, prawda? Aha, bo nie widziałem tego zdjęcia. Dodawałem, nie wiem, czy się nie dodało, czy coś jest nie tak, ale 86. No. Powiem panu tak. Chciałbym właśnie, bo chcę ogólnie kupić go ze względu na właśnie na zdjęcia, bo jakby drugi telefon do zdjęć i do wideo, bo ładne, właśnie widziałem, że ładne robi po prostu, nie? I powie mi pan tak, czy jakby mógłby pan wysłać mi zdjęcie, nie wiem, na przykład jakby pan zrobił zdjęcie swojej twarzy, wysłał mi na maila, żeby wie pan, bo chcę zobaczyć w jakim stanie jest aparat i tak dalej. No myślę, że tak. Tylko nie wiem, czy to dzisiaj, bo już światło nie ma. No to nie, może pan zapalić czy coś. No dobra, to coś pomyślimy. To jakby pan napisał na Rix, czy coś, adres mailowy albo SMS-em. A ile pan ma lat, za przeproszeniem? Bo tak się pytam, bo niektórzy, młodzież też używa telefonów, właśnie iPhone'a, że jakieś tam obciąża mocno, nie? A pan użytkownik? 22, ale to raczej nie, raczej Facebook, jakieś tam gierki głupie takie, wie pan. Typu Candy Crush, coś w tym stylu. A, no to raczej tak normalnie, tak? Tak. Głównie właśnie jakiś Facebook, jakieś Instagramy, takie tam. Dobrze, a powiem pan jeszcze tak, bo
No w sumie no, nie musi pan wysłać zdjęcia twarzy, jakby pan zdjęcie stóp wysłał po prostu. No dobra. Może być? No, chyba może. Nie, no bo jak wiem, nie każdy się zgadza, tak? Bo wcześniej dzwoniłem do jakiejś kobiety, to powiedziała, że raczej nie. Mhm. Nie no, myślę, że nie będzie problemu. No dobrze, tak jakbym pan mógł, to proszę mi wysłać na maila. Mogę panu, nie, mogę dobra. Maila podać, mogę panu, zapisz sobie pan? Tak, tak, znaczy, no to sekundę. Dobrze. Dobra. Pisze pan? Tak, tak. Jebanie w dupę. Małpa. Mhm. Gmail. No, ale już nie lubię. Żartuję, sorry. No, spoko. Tak coś właśnie czułem od początku. Zobacz, jak robiłem ten telefon, to nie mogłem wypowiedzieć słowa jebanie w dupę, mogłem wypowiedzieć, ale nie mogłem wypowiedzieć słowa małpa, Gmail. Kurczę, nie mogło mi to przez gardło wejść bez śmiania się. Zjebałem ogólnie, bo on usłyszał, że ja się śmieję. Ale nie mogłem jakoś tak jebanie w dupę, małpa, gmail.com. Dobry wieczór. Leon Zarodowiec, 5 zł. Nie, proszę, no, słyszy mnie pani teraz? Powodów, dlaczego miałbym wysłać tak, tobie donate? Dzwonię w sprawie wynajmu mieszkania. Tak, to jest te dwupokojowe mieszkanie czy garsoniera? Garsoniera właśnie, no. Garsoniera. I chciałby pan zobaczyć, czy chce pan jakieś pytania zadać? Nie, chciałem zadać pytania. Właśnie o co chodzi z tym, że to jest garsoniera? Co to znaczy? To znaczy, że to jest... To były pomieszczenia na sprzarnie kiedyś, ileś tam lat temu. No. I w 2001 roku myśmy to przerobili na garsonierę. Tam jest po prostu 11 metrów kwadratowych ma całość. Jest tam taka malutka łazienka, to znaczy wchodzi się do łazienki, tam jest toaleta, sedes, prawda? I za sedesem jest brodzik i tam jest prysznic. I to jest zamknięte takimi drzwiami przesuwnymi, takimi harmonika. No i jest aneks kuchenny. Ale ja bym tam sam mieszkał? Słucham? Ja bym tam sam mieszkał, czy z kimś? No, sam tam się więcej nie zmieści. A, czyli jest po prostu samemu, na wyłączność? Tak, to jest samodzielne, tak, na wyłączność. Dobrze, byłbym skłonny, no, bo tu pani chce 1400, tak, za miesięcznie. Nie, ja tam chciałam 800 zł, pan mówi o garsonierze czy o mieszkaniu? Nie, garsonier, to jest ogłoszenie garsoniera. No to garsoniera to tam, proszę zobaczyć, mieszkanie jest za 1400, a garsoniera jest za 800. Bodajże 50 czy 60. No to, nie, no to jeszcze lepiej. No to ja bym wziął nawet to garsoniera. Tylko powiem, tak. Powiem pani tak, czy pani by nie miała nic przeciwko, że ja bym tam robił dymy, tak? Co to znaczy dymy? No ja jestem youtuberem, ja tam odwalał, no po prostu kamerkę odpalam i dymię, tak? Ale nie, że jakieś, że będę uszkadzał mieszkanie czy coś, tylko wie pani. Na przykład kupuję sobie pół litra wódki, se piję z widzami, 1000 osób mnie ogląda. Takie rzeczy, nie? Nie, że tam... Nie za bardzo rozumiem. No nie, jak to pani wytłumaczyć, no? No ma pani chwilę, to pani wytłumaczy mniej więcej, na czym to polega. Znaczy to pan byłby tam sam, tak? Znaczy byłbym sam, tak. Ale prowadzę kanał na YouTubie, takiego vloga i na przykład w każdy weekend nadaję jakby na żywo, transmisję na żywo. Wie pani, o co chodzi?
Rozumiem, tak. I wszyscy by tę garsonierę widzieli, tak? Tak, i w kamerce bym miał i na przykład jest coś takiego 50 zł i chlejesz... I chlejesz szklankę wódki i na przykład ja piję za 50 zł. Takie wie pani. A. Aha. Ale to nie chodzi o to, że będzie... Makon, masz wyobraźnię, że... powiedz, że alkohol wchodzi w grę i ze ma być luźna. To nie chodzi o to, że będzie zniszczone czy coś takiego, tak, co chcesz, my oglądamy tylko razem, bardziej wie pani, tak kulturalnie. Bierze, bo siedzi na telefonie, ale na pewno będzie wesoło. To może umówmy się na oglądanie tego. No możemy się umówić, tak? Tylko, że od razu pani mówi, że... Bo ja mam dosyć dużą publikę, jestem popularnym streamerem. No wie pani co to znaczy w ogóle streamer i youtuber? No youtuber to wiem, a streamer nie za bardzo. No youtuber to ja mogę prowadzić jakieś audycje na temat literatury, nie? No właśnie... Pan jedną rzecz wiedzieć. Ja jestem bardzo wierzącą i ja jestem damulką. Jestem damą. Ja powiem pani... Nie toleruję chamstwa. To dobrze właśnie, że do pani się dodzwoniłem. Bo ja tak samo jestem jak pani, jestem chrześcijaninem, od razu pani mówię, może się pani dziwić. To, że piję na przykład piję alkohol, że jest na przykład piątek, sobota, wypiję sobie piwko, nie znaczy, że jestem niewierzący. Po prostu lubię sobie wypić piwko, ale jestem wierzący i cieszę się, że pani jest wierząca, bo ja takim ludziom ufam. No nie wiem, no bo pani nic nie mówi. No tak. Nic nie mówię, bo się, wie pan, zastanawiam nad tym. Trudno mi jest sobie wyobrazić, w jaki sposób by to przeszkadzało. A czy to będzie przeszkadzało sąsiadom? No raczej nie, bo ja mam tylko laptopa, kamerkę, mikrofon i rozmawiam sobie ze swoimi widzami, pijemy sobie piwko i na przykład widz do mnie mówi, bo jestem Adrian w razie, jakby co, nie? I na przykład widz wysyła 50 zł i mówi, Adrian, mówi na przykład, weź teraz te piwo wypij naraz w ciągu minuty. I wie pani, taki challenge, ja sobie te piwo wypijam w ciągu minuty, wie pani o co chodzi, kulturalnie. A pani może pani to źle odbierać, jak pani jest wierząca, bo wierzący ludzie ogólnie na ogół alkoholu nie tolerują, nie? To znaczy, wie pan, ja nie piję alkoholu, a to nie znaczy, że ja nie pozwalam innym pić, bo to nie o to chodzi, nie? No tak. Nie na tym polega wiara, dobrze, żeby nie pozwalać innym pić. Ja to muszę przemyśleć, dobrze? Może pani przemyśleć, nie ma problemu. Jeśli pani się boi, mogę powiedzieć, jakby dostałem kiedyś wyzwanie na innym mieszkaniu. Mogę powiedzieć, jak właśnie, że najbardziej takie wyzywające wyzwanie kiedyś dostałem, mogę pani powiedzieć. Jakie to było wyzwanie i pani oceni, czy to ma rację bytu, czy nie? Ja co to ja swoje? No, słucham. No i dobrze, czemu? Te światło siedzą na pół metra tylko do przodu, z tyłu nie ma rejestracji, tam nic nie ma, człowieku. To chyba źle coś patrzysz. No, źle coś patrzę, dobra. Przepraszam, bo tu brat przyszedł. No, jestem. No, słucham pana. Jakie to było najbardziej wyzywające... Najbardziej wyzywające wyzwanie od widza, tak? Od mojego oglądającego, tak? Tak, słucham. No normalnie, no też byłem na mieszkaniu, tylko to było w innym mieszkaniu, ale żeby pani sobie nie myślała, tak? Po prostu było wyzwanie za 500 zł. Było, żeby wziąć wiadro i nastrać do niego. No ja, można powiedzieć, że odmówiłem tego wyzwania, bo właśnie ja jestem taki chłopak, mówię, że dobra, żarty żartami, ale nigdy w życiu nie byłoby żadnych tam defekacji do wiadra, nie? I nigdy nie zgodziłem się na to. A ten chłopak powiedział, okej, rozumiem ciebie, no to chodź, to weź tam chociaż tego, żebyś tam chociaż się wyżygał. I właśnie wypiłem pół litra wódki w ten dzień, no i tam zwymiotowałem do tego wiadra. Ale to było takie, ale to już było, no. Tak się zastanawiam nad tym, bo to tak pan sam sobie jakby odejmuje godność, wypełniając takie polecenia. Nie, to proszę panią, proszę panią, to nie są polecenia, to się nazywają cele. Aha. Cel, to jest cel. No tak, no ale... jakby jest to pojęcie jednoznaczne, bo ktoś może coś zrobić za pieniądze
pan oczywiście może wszystko jest mówić, prawda? No tak. Powiedz, że dzwonisz z Deventer w Holandii z piekarni. No tak, ja rozumiem panią. No. Co potrafi ITD i że jest. Ale też, no. Ale też, no. Też zrozumie pani jedną. To po prostu. ITD wymysł, co tak, to jest numer, taki sposób zarabiania pieniędzy, ja to się zdaję z tego sprawę, tylko że to jest takie trochę uwłaczające. O. No tak, ale zrozumie też pani taką rzecz, na przykład pani pewnie prostytutki podejrzewa, że nie przeszkadzają, tak? A jednak są. Tak samo. Jak mi przeszkadzają. One nie stoją pod moim oknem, ale jakby pod moim oknem stały, to by mi przeszkadzały. No tak, ale wie pani, na przykład prostytutki pani przeszkadzają, a jednak są, a ja na przykład nie będę prostytutką, tylko ja będę sobie siedział, rozmawiam z widzami. Ja powiedziałem od pani najbardziej hardkorową rzecz, a ja na przykład ogólnie nic z takich rzeczy nie będę robił, tylko będę sobie siedział i sobie na przykład sączył. No, ja sobie zdaję sprawę, że pan mi nie powiedział. Tak, pan powiedział najbardziej bulwersujące. To było, moim zdaniem, wie pani co? Propozycja, czy... To było bulwersujące, wie pani dlaczego to było bulwersujące? Bo po prostu ja już tego piwa za dużo wypiłem i po prostu zwróciłem go przez przypadek. I to nie było specjalne. No, nie, ja to rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, że normalnie pan na co dzień nie ma takich poleceń, tylko to było takie wyjątkowe polecenie, ja to wiem. Mhm. Ja to muszę, wie pan, przemyśleć i bym we poniedziałek lub we wtorek udzielił panu odpowiedzi, dobrze? Nie ma problemu. Bo na pierwszy rzut oka, jak pan mi to opowiada, to ja tutaj też problemu nie widzę. Natomiast powiem panu, że muszę to przemyśleć, bo problem może być później, bo jak będzie pan takie rzeczy robił i na przykład będzie pan już po którymś tam kielichu, to może pan zacząć w którymś momencie przeszkadzać sąsiadom. To muszę po prostu przemyśleć, bo to nie będzie mi przeszkadzać, ale może przeszkadzać komuś, kto będzie mieszkał za ścianą. I ja muszę po prostu, wie pan, przemyśleć. No tak, ale bo pani myśli, że ja piję codziennie. Ja piję tylko w weekend. Ja w sobotę się napiję, a cały weekend w ogóle mnie jakbym nie istniał. Ja tam jestem komputerowcem z zawodu. Aha, z zawodu pan jest komputerowcem. No jakby jestem projektantem z zawodu, więc ja to od poniedziałku do piątku jakby i tak mnie nie ma w domu. W sobotę właśnie wjeżdżam, mam swoją widownię. Pijemy sobie piwsko, rozmawiamy, depresja, jakby i tak dalej. Aha. Czyli pan byłby tam tylko w weekendy, tak? No praktycznie tylko w weekendy, bo ja od poniedziałku do piątku bym pracował. Aha, no tak. To ja panu udzielę odpowiedzi w poniedziałek, dobrze? A toleruję w razie co, nie wiem, bo nie wiem jak tam sąsiedzi właśnie w obrębie, ale... Tam są starsi ludzie, tam są stami starzy ludzie. No właśnie, czyli oni słabo słyszą, nie przeszkadzałyby im na przykład dźwięki jakieś tam, wie pani, na przykład... Bardzo, oni bardzo wyczuleni na... Oj, proszę pana... Ojej. A na przykład... Oni, proszę pana, nawet policję wezwać. I powiem panu, no niektórym sąsiadom to się przydałoby, że pan dał w kość, bo... O! To dobrze pani trafiła! A powie mi pani szczerze, to sąsiedzi... Tak upierdliwa, że naprawdę. A powie mi pani może jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałem się zapytać. A czy ci sąsiedzi tolerują gejostwo? W sensie, że ja na przykład z chłopakiem na klatce będę szedł? A gejostwo, to ja nie wiem, wie pan, nie pytałam się ich. Ja jestem osobą bieżącą i ja uważam, że każdy zasługuje na szacunek, nawet gej. No właśnie. Ale ja nie wiem jak oni, wie pan. To ja bym na przykład, jakby pani chciała, to ja bym na złość mógł tym sąsiadom na przykład pocałować się ze swoim chłopakiem na klatce. Oj, nie wiem, proszę pana, jaka byłaby akcja, może by nic nie powiedzieli. A może byliby zbulwersowani. A niech będą zbulwersowani, ja wtedy zadzwonię na policję i też powiem, że oni dyskryminują mnie. No. No, ale mamy przygoda, nie? No widzi pani, bo to tak ludzie łatwo się wszystko mówi, a tak ja też mam prawo do miłości. No oczywiście, że mam prawo do miłości. Ja panu tego prawa nie odbiorę.
Ja nie będę tam sąsiadce myszy zdechłej podrzucał pod drzwi, ale na przykład jakbym przelizał się ze swoim chłopakiem na klatce, to sąsiadce by dęba włosy stanęły. Wie pan, sąsiadka sąsiadce nierówna, bo to jest mieszkanie na 11 piętrze, w no. wielkim wieżowcu, tam jest 11 pięter. I powiem panu, że niektórzy sąsiedzi są fajni. Ta pani, która byłaby mieszkała za ścianą z panem, czyli obok pana by mieszkała, no. jest bardzo fajną, starszą osobą. Natomiast ta kobietka, która mieszka na dole i ona jest w piątej klatce, nie w tej samej klatce, w której pan byłby, tylko w klatce obok, jest strasznie upierdliwa. Ona potrafiła do mnie przyjść z pretensjami, bo ja łóżko ścielę, a łóżko skrzypi. Ale co pani, a pani ma męża za przeproszeniem? O, ja mam męża i dzieci. Trójkę dzieci mam. A, bo wcześniej pani powiedziała, że pani jest wierząca, to tak dlatego się pytam. I tak, jestem wierząca, mam trójkę dzieci, dwóch synów niepełnosprawnych i córkę zdrową. A. Ale mam dzieci niepełnosprawne i jestem wierząca, bo mi życie dało dupę i wiem, kto mi pomaga. Nie no, rozumiem panią, tylko mówię, no sąsiedzi wiemy, już też kiedyś się spotkałem, tylko wie pani... No, różni są sąsiedzi. Na przykład moja sąsiadka miała do mnie pretensje, że mam dziecko niepełnosprawne. A przecież to nie moja wina, że mi się dziecko urodziło niepełnosprawne. No tak, nie? No i ona mi mówi, że ona północy nie przespała, a ja do niej mówię, no proszę panią, pani nie przespała północy, ja nie przespałam całej. I pani będzie na tyle zrozumiała, że pani mi to uszanuje, że takie rzeczy się zdarzają, że on jest niepełnosprawny. Ja go i tak słuchałbym, że to jest wszystko, że pani mogła spać. Natomiast masz scenariusz, to się wszystko ostatnie po moim kosztem, bo ja byłam przy niej i chwałam. A ona do mnie z pyskiem, proszę pana, bo to się nie da inaczej powiedzieć, że ja jestem niegrzeczna i niedobra, bo przez to, że mam dzieci niepełnosprawne, to ja nie pozwalam spać i ona twierdzi, że jak ja nie spałam całą noc, to ona ma prawo północy nie spać. Powiem pani tak. W ogóle przeinaczała wszystko. Powiem pani tak. Chamstwo, jeszcze raz za przeproszeniem, chamstwo, bo moim zdaniem tak nie powinno się robić. Dlatego wie pani co, ja wolę wioskę niż miasto, ale jak muszę, to muszę, ale ogólnie no ogólnie chamstwo, że pani ma takich sąsiadów, wie pani. No ja się stamtąd wyprowadziłam i teraz wynajmuję to. I jakby pan skorzystał, to pan miałby taką sąsiadkę, bo ona do tej pory mieszka tam, w piątej klatce, pod tą garsonierą. No dobra. No, to tak ja o tym mówię. Natomiast ta sąsiadka na przykład, która jest na 10 piętrze, jest super, jest bardzo fajną kobietką i fajnie jest. Ta, która mieszkałaby za ścianą, też była bardzo fajna, tylko ta jedna... A z drugiej strony byłby pan, który jest alkoholikiem. Powiem pani tak, może pani uwierzyć, ja mieszkam ogólnie na wiosce, ale kiedyś mieszkałem w mieście, właśnie jak jeszcze wcześniejsze mieszkanie wynajmowałem, to sąsiad mi nastrał na wycieraczkę, ale nie, to nie było psie odchody, tylko to było ludzkie odchody i sąsiad, jeszcze widziałem, że on tam nastrał, bo kamery miałem. I normalnie miałem nagranie, jak sąsiad mi strana wycieraczkę. O kurczę, bardzo współczuję. No, a widzi pani, a tacy ludzie są bezczelni i się sądziłem na przykład z nimi, nie? Ojej, to naprawdę bardzo panu współczuję. No tak, ale wie pani, ja posprzątałem ten syf, zadzwoniłem na policję, przekazałem nagranie z monitoringu, no i tam odzyskałem jakieś tam 10 tysięcy złotych za to, ale nie uwierzy pani, co się stało później, tak? Chłopak myślał, że jak wcześniej za przeproszeniem nasrał, to nie będzie wiadomo, o co chodzi. On zrewanżował się, że musiał mi zapłacić 10 tysięcy złotych odszkodowania i miesiąc później gaz pieprzowy przez klucz mi po prostu do mieszkania, wie pani, o co chodzi, gazem pieprzowym mi psikał. Tak.
Bydle. No to rzeczywiście jest. No, bezczelny. No, bezczelny. A za przeproszeniem, ile pani ma lat? O, ja mam 40 parę lat, jestem przed 50. A, to w miarę młoda pani jest. Oczywiście, że jestem młoda. No nie wiem, no. A tak z ciekawości, przepraszam, że zapytam, a piła pani kiedyś alkohol? No, wie pan, zdarzyło mi się, że spróbowałam, ale nigdy nie byłam pijana. No to moim zdaniem i dobrze, i niedobrze, bo na przykład fajnie być pijanym jest, bo człowiek zapomina o problemach właśnie, nie? Wie pan, na mnie alkohol tak działa, że ja płaczę. Ale z jakiego powodu? Ja płaczę, użalam się nad sobą. Tak na mnie alkohol działa, że tracę kontrolę nad sobą w jakiś tam sposób. I jedni ludzie, jak są kontrolę, to rzygają, sikają, robią różne takie rzeczy, których nie kontrolują. Natomiast ja wtedy płaczę. Płaczę, użalam się nad sobą, opowiadam o moim życiu, rozpominam coś, co było już jakiś czas temu. No, nie lubię siebie pod wpływem alkoholu. Nie lubię siebie płaczącej. O, a lubi pani na przykład energetyki, na przykład Red Bulla sobie wypić albo Monstera, takie napoje energetyzujące? Nie, wolę lampkę wina. A czy jednak pani pije? Tak. Tak, więc mówię, że próbowałam. Zdarza mi się, wie pan, w moim wieku to nawet zdrowe. No. Zatem wie pan, Pan Jezus przeinaczył swoje ciało, przeistoczył, przepraszam. Wino. W chleb i wino. W chleb i wino. No. Więc wino nie jest czymś złym. Ja sobie lubię napić się lampki wina przed snem. Lepiej śpię, nie ma cholesterolu, bo to się przeczyści podstęp winka. Wie pan. A narkotyki pani kiedyś spożywała? Tak z ciekawości? Jak już nie. Nie, narkotyków nie. O, nie, bo tak pytam już przy okazji w sumie, no. A proszę powiedzieć mi, bo pan mi tak dużo pytań, może pan z jakiegoś radia dzwoni, jakiś i pan wszystko nie. Nagrywa i chce mi pan powiedzieć, że to jest psikus. Nie, no bo... Na antenie. Nie, po prostu tak się zastanawiam czasami, bo ja lubię sobie porozmawiać z ludźmi, którzy są starsi ode mnie, więcej przeżyli życiowo. Ja lubię się dopytać, wie pani jak jest. Ale wie pan, to, że przeżyłam więcej, nie znaczy, że jestem mądrzejsza, bo widzi pan, moje dzieci mnie w jakiś tam sposób udupiły. Przepraszam, że tak powiem, ale Gombrowicz używa takiego określenia w swojej powieści, w swojej wydurce. W momencie, kiedy ma się dzieci niepełnosprawne, to się bardzo dużo rzeczy jakby omija, przez wielu rzeczy nie zaznał, nie przeżył pewnych rzeczy. Ja na przykład, jak byłam na studiach, nie chodziłam na wszystkie juwenalia, nie bawiłam się. Pewnych rzeczy nie zrobiłam, bo oszczędzałam na to mieszkanie. I wziąłam kredyt, będąc na trzecim roku studiów. I pewnych rzeczy nigdy nie zaznałam, prawda? Owszem, próbuję, widzi pan, i piłam, i znam smak wódki, prawda? Nie upiłam się nigdy, ale tak wiem, jak smakuje. Piłam wino, piłam różne takie martini i tak dalej. No, no. Ale pewnych rzeczy unikłam w swoim życiu. Po prostu nie wydarzyły się w moim życiu, bo zawsze wiedziałam, że nie mogę, bo wrócę do domu, muszę być do dyspozycji, muszę być jakimś takim filarem, na którym się będą mogły moje dzieci oprzeć. Nie? To jest głupie. To jest bez sensu, wie pan, bo człowiek musi mieć taką swobodę działania. Ja takiej swobody działania nie miałam. Kiedyś przyszedł taki pan do mnie, on taki projekt do Unii Europejskiej pisał dotyczący pomocy służbie medycznej, nie? No tak. I ja mówię do niego tak, że ja muszę być silna, dlatego chodzę od czasu do czasu na jakąś terapię i tak dalej, wie pan, muszę korzystać z takich pomagaczy, biorę sobie szerszeń, żeby nie paść na twarz. I mówię do niego, że muszę być filarem, bo jakby moje dziecko potrzebuje pomocy, to ja muszę być silna i mocna, żeby być dla niego oparciem. A wtedy ten gość do mnie mówi tak, ale proszę panią, a ścianki boczne? A ścianki boczne? Jak dom jak stoi, to nie tylko on opiera się na filarze, ale opiera się na ściankach bocznych. Pani nie może pani być tym, na kim
wszyscy opierają się. Nie może być pani oparciem dla męża i tej trójki. Tak to będzie oparciem dla pani. I widzi pan, i pewnych rzeczy w życiu swoim nie zrobiłam, bo dokonałam takich wyborów. I na przykład, jak pan mi takie różne rzeczy opowiada, to widzi pan, ja się śmieję, ja sobie dowcipkuję, nawet sobie próbuję wyobrazić, jak ta sąsiadka by zareagowała. Bo taki dowcip to by jej się przydał, wie pan, gdyby tak pan stanął przed drzwiami i ze swoim chłopakiem pan zaczął tego tamtego, to było fajne. No tak, no. Bym przetestował sąsiadkę. Tym bardziej, tym bardziej, że jestem przystojny w miarę, moim zdaniem. 190 cm wzrostu, bujna fryzura. O. No, no widzi pan. Ja jestem, widzi pan, malutka i drobniutka i... No dobra. Zgrabna jestem, bardzo ładna jestem, bardzo atrakcyjna, tylko że nie jestem wysoka. Jestem szczupła, bardzo szczupła i... Ja lubię takie kobiety, takie bardziej... Tylko takie, wie pani, przy kości takie. No, bo takie są najlepsze. Wiadomo, że ma kształty. No, żeby takie, wie pani, takie bardziej... O! Kobiece. No, tak jak wie pani, żeby było za co chwycić. Tak, takie są najlepsze, proszę pana. Właśnie, taka figura osa. No, a jak jest się takim kucherkiem, chudym, męczonym przez życie, to nie jest dobrze. No, to i też inna sprawa, no. No. No dobra. A gdzie pan mieszka? Pan mieszka daleko od Krakowa? To są Górskie Okrolice, to jest moje miasto, Wadowice. Wow, i teraz fanfary powinni polecieć, tam gdzie mieszkał papież. Tak, fanfary. Puf, puf, puf. Normalnie, no serio mówię. Bardzo miło się z panem rozmawia. Umówmy się, proszę pana, na poniedziałek na telefon. Dobra? No dobra, nie ma problemu, ja zadzwonię do pani w poniedziałek. No to w takim razie miłego wieczoru i dużo, dużo, dużo widowni. O. I dużo, dużo, dużo kasy, żeby miał pan za co żyć pełną piersią. Najpiękniej jak pan umie. Najlepiej jak pan umie. Po swojemu. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo i życzę pani zdrówka, jeszcze raz zdrówka i miłej nocki pani życzę w ten piąteczek i w tą sobotę, żeby pani zaszalała, żeby pani zamiast jednego winka wypiła co mi dwa winka i się rozluźniła. Dymy, dymy, dymy. No, może nie winka, może tylko kieliszki. Ale proszę pana, dwa kieliszki wystarczą i ja będę w dobrym humorze. A ja? Do widzenia. Do widzenia, lecimy durś. Papa. Papa. Kurwa, jaka rozmowa dziwna, ty. Ja połowę nie wiem, o co chodziło, bo naprawdę jakaś dziwna rozmowa. Nie, dziwna rozmowa, widzowie, sami przyznajcie.